Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie od wielu, wielu lat w okresie przedświątecznym, a w Uniwersytecie Trzeciego Wieku naszym już ponad 10 lat spotykamy się, aby wspólnie te ostatnie dni przed świętami, tym razem przed świętami Wielkiej Nocy, chwilę wspólnie spędzić, żebyśmy mogli sobie przekazać jak najlepsze życzenia. Także witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest nas tak liczna grupa. Witam Pana Burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego bardzo serdecznie. Dziękujemy za przybycie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu i sympatyków. I mamy gościa naszego, ale z dalekiego świata. Witam bardzo serdecznie. Zresztą uczestniczkę kiedyś i zajęć naszych tutaj w Domu Kultury. To przedstawię, bo pewnie dawno, dawno nie była, Róża Bodarczyk. Proszę Państwa, choć na chwilę w tym biegu przedświątecznym właśnie usiądźmy, chwilę spędźmy razem. Jest to okres, kiedy w wielu grupach różnych odbywają się takie spotkania świąteczne. Część tych spotkań odbywa się przed świętami, część po świętach. My tradycyjnie w okresie jeszcze przedświątecznym spotykamy się, aby właśnie wspólnie podzielić się jajkiem tradycyjnie i złożyć sobie najlepsze życzenie. Chciałbym w imieniu własnym oraz pracowników Domu Kultury życzyć wszystkim Państwu wiele łask Zmartwychwstałego Chrystusa, wiele spokoju, radości, niech te zbliżające święta upłyną nam w jak najbardziej rodzinnej, spokojnej, radosnej atmosferze. Niech kolejne dni, tak jak budząca się do życia wiosna, przyniesie nam wiele nadziei na lepsze, następne dni, kolejne dni tego roku. Wszystkiego dobrego, wiele łask Bożych z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Dzisiejsze spotkanie przygotował zarząd Uniwersytetu i teraz już przekazuję głos przewodniczącej. Dzień dobry Państwu. Chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich gości, jak i wszystkich przybyłych słuchaczy Uniwersytetu. I chciałam również złożyć życzenia zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt i aby nam pogoda wiosenna dopisała. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego, aby nas zdrowie i radość w te święta szczególnie nie opuszczały. Teraz proszę, może Pan Burmistrz chciałby zająć. Dziękuję bardzo Przewodniczący i duże brawa, proszę Państwa, bądźmy sprawiedliwi, jak dla rektora powinna nam się przypomnieć, tak? Łan Dobrycy, dziękuję. Dzień dobry Państwu. Kolejny raz już święta w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ja przede wszystkim, zanim przejdę do życzeń, to bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za zaproszenie. Mi bardzo miło kolejny raz tutaj z Państwem się spotkać, już kolejne święta. Teraz już w roli burmistrza od tych 3 miesięcy. Jest mi bardzo miło, zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem przygotowań, przede wszystkim no, jakości tych przygotowań, jakości tego naszego spotkania. Zawsze podziwiam przede wszystkim dekoracje, to chyba członkinie pewnie Uniwersytetu przy pomocy Domu Kultury. Także serdecznie, serdecznie dziękuję i gratuluję zdolności manualnych, bo to jest bardzo zmysł poniekąd artystyczny, smak artystyczny, żeby tak pięknie przygotować stół. Także Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję proszę Państwa wszystkim osobom, które przyczyniły się do dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Zarządowi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Domu Kultury, który nas gości. Wszystkich osobom, dzięki którym tutaj w tak pięknym otoczeniu, w tak pięknym, pewnie za chwilę się przekonamy, że w atmosferze się spotykamy, bo czeka nas występ zespołu międzypokoleniowego razem, który uświetli to nasze spotkanie. Szanowni Państwo, to już jest wielki tydzień, czyli lata, chwila.
Lada chwila już jest Wielkanoc, lada chwila siądziemy przy rodzinnych stołach. Chciałbym się wszystkim Państwu życzyć na te święta, żeby te święta Zmartwychwstania Pańskiego były takimi świętami polskimi, bardzo rodzinnymi. Żeby Wasze domy i Wasze mieszkania tętniły gwarem, śmiechem, radością, żebyście Państwo znaleźli czas te dni świąteczne do nadrobienia może jakichś zaległości towarzyskich, rodzinnych, ale nie tylko wśród znajomych. Żeby te święta były spędzone przez Państwa w pięknej, wiosennej, ale przede wszystkim rodzinnej i bardzo takiej przyjaznej atmosferze. Te święta Zmartwychwstania Pańskiego nierozerwanie z takimi świętami odtwarzającymi pewnie, odtwarzającymi życie, tworzeniem czegoś nowego. Jeżeli coś nowe, no to na pewno zawsze wtedy zostaje jakaś nadzieja na te nowe. Dlatego bardzo serdecznie Państwu życzę, żeby te bardziej albo mniej ukryte marzenia związane z tym odrodzeniem były dane Państwu, należeliście zrealizować. Wszystkiego najlepszego dla Państwa rodzin. Jeszcze raz i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo zawsze jest mi niezmiernie miło gościć tutaj u Państwa. Cieszę się, że przede wszystkim, że ten uniwersytet jest tak liczny, bo to też jest bardzo ważne, żeby ludzie chcieli się integrować, żeby nie zamykać się tylko samemu na siebie czy na najbliższe otoczenie, tylko wychodzić do ludzi, spędzać ten czas w sposób kulturalny, przyjemny, miły. Także wszystkim bardzo dziękuję. Witam wszystkich gości również serdecznie i jeszcze raz wszystkiego, proszę Państwa, najlepszego, zdrowych, rodzinnych, spokojnych i polskich tradycyjnych. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Ja poproszę pana rektora, dyrektora Domu Kultury i naszą przewodniczącą, szefową Kałuszyńskiego Uniwersytetu III wieku o te piękne talerze z jajkiem. No i cóż, trzeba w trasę ruszyć, tak? Ta trasa jest niezwykle przyjemna, bo można się podzielić tym jajkiem. Święta zapowiadają się pięknie, słonecznie. Myślę, że tak będą wyglądały w Państwa domach. Że te piękne wypieki, które widzicie na stole i za chwilę żurek, który podamy, przygotowało koło gospody nasze panie z Zimnowody. I tutaj duże brawa. Zresztą na zajęciach często nasze panie nas tutaj tam dogadzają, przynosząc różne ciasto, różne frykasy i już nieraz mogliśmy spróbować. Także za chwileczkę, proszę Państwa, na nasze stoły pojawi się żurek. Drodzy Państwo, chciałam powiedzieć, że przez cały rok i nie tylko, przez te 10 lat i więcej, to już jest 11 rok, współpracujemy z różnymi ludźmi, osobami, pomagają nam finansowo, czy też wspierają nas w różny inny sposób. Dlatego zawsze staramy się przy okazji takich uroczystości podziękować im za to, że są, że nam pomagają i że zawsze nas wspierają. Oczywiście bardzo, bardzo chciałam podziękować
osobie, która nas wspiera, zawsze stara się wyjść z sytuacji, zawsze ma również dobre pomysły i jest skierowany bardzo pozytywnie na seniorów, słuchaczy. I tutaj duże brawa dla naszego rektora, dyrektora Domu Kultury. I poproszę tutaj panią Janeczkę. Mamy tu dla naszego dyrektora, rektora. Tutaj taką pięknego zająca. No trzeba leczyć, u mnie mnie. Na środek, tak? Na środek. Jeszcze i zdjęcie, tak, i do zdjęcia to 5 minut właśnie. Bardzo dziękuję pani Janeczko. Drodzy Państwo, teraz tak się zdarza, że no na początku są sami panowie, tak? Ale to, zobaczycie, tak? Również bardzo chcemy podziękować za wsparcie, za to, że tak naprawdę jest z nami od początku, odkąd zaczął pracować w tym mieście. Przedtem pan był sekretarzem urzędu, dzisiaj burmistrz miasta Kałuszyna. Zapraszam pana burmistrza i tutaj duże brawa. Poproszę panią honorartę. I również tutaj dla pana burmistrza mamy taki niezwykły prezent. Niezwykły prezent. Niezwykły prezent, tak? Proszę, proszę. Bardzo. Duże brawa. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy. Zawsze, zawsze był pan z nami. Zawsze pan spędzał z nami ten czas i bardzo, bardzo dziękujemy. Gdzie pani z tym kwiatkiem ucieka? To dla pana burmistrza. Na duże brawa, dziękuję. No, chciała do domu zabrać, ale to może innym razem już. Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem zaszczycony, że przy różnych okazjach z państwem uczestniczyć w tym zajęciu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Drodzy Państwo, brawa, brawa, można być cały czas brawa, żurek już widzę, że jest podawany, więc będzie siła. Drodzy Państwo, chciałam bardzo podziękować również naszej szefowej uniwersytetu. Szefuje nam już od lat, wspomaga, jest tutaj z nami. Heniu, gdzie jesteś? Jesteś Heniu, czy cię nie ma? Nie ma. Henia gdzieś tam pracuje na zapleczu, na kuchni, coś tam, pewnie podjada żurek. Henia, jesteś? Nie ma. Żurek Henia nalewa, tak? To ja poproszę, idziesz. Jest Henia. Jest Henia. No Henia, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, żebyś nam królowała jak najdłużej. Rozumiesz, wspomagała, można być brawo cały czas. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na te święta. Dzięki bardzo. Mieliśmy się nie całować, ale po całunku tak. Chciałam bardzo podziękować również tutaj jednej pani, która siedzi sobie cichutko w kątku i muszę jej przerwać, bo właśnie je żurek. Pani Teresa Kowalska. Duże brawa. Pani Teresko, zapraszam na środeczek, na środeczek. Można być brawa cały czas, nawet z łyżką. No cóż, pani Teresko, bardzo dziękuję za wszystko. Za to, że pani zawsze z nami jest, zawsze nam pomaga, z nami współpracuje i na te święta wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Na sobie jeszcze.
Tak na boczki, dziękuję bardzo. Zapraszam tutaj do nas Mariusza Szelonga. To jest pan, który z nami jest od początku świata i zawsze nam pomaga, i zawsze z nami tutaj jest. Zapraszam, Zosia nie chciała przyjść, tak? Mariusz, wszystkiego najlepszego na te święta. Bardzo ci dziękuję, że zawsze z nami jesteś, że nas pomagasz. Do końca świata. I do końca świata, tak? I jeszcze jeden dzień dłużej, tak? Super, poczekaj chwilę, mam dla ciebie kurę. A widzisz, tak, zobacz, nie, to nie ta kura, widzisz, tu te kury są podpisane, kto jaka kura, bardzo ci dziękuję, pozdrów od nas, całą rodzinę, dziękuję bardzo. Przychodzę ze swoją kureczką Zosią, super. Słuchajcie, ważna sprawa i ważny komunikat. Bez tych osób tak naprawdę byłoby mi ciężko cokolwiek zrobić, bo zawsze jesteśmy razem, zawsze się wspomagamy i zawsze wspólnie działamy. Małgosia, oprócz zdjęcia, które mi zrobisz za chwileczkę, zapraszam cię tutaj i poproszę rektora, żeby nie uciekał, tylko żeby tutaj właśnie buziaczki i całuski przekazał. Proszę bardzo. I Bożenka, gdzie jest Bożenka? Przyżurku, Bożenka, przyżurku. Małgosia, bardzo ci dziękuję, że zawsze tu współpracujemy. Nie ma za co. Małgosia mówi, nie ma za co. Jest za co, słuchajcie, bo oprócz tego, że pracujemy w Domu Kultury, to jesteśmy bardzo zgranym zespołem i mimo różnych sytuacji zawsze się rozumiemy, zawsze sobie pomagamy i staramy się, żebyście państwo mieli tak właśnie jak dzisiaj, czyli jak najlepiej. I duże brawa dla Małgosi. Małgosia, mam dla ciebie jeszcze kulkę. Kureczka, bardzo ci dziękuję. Jeszcze raz. A Bożenka? Nie ma Bożenki, tak? Na razie w kuchni. Bożenka w kuchni. No to trzeba ją zwolnić, tak? Dziękuję. Bożenka jesteś? O, Bożenka, niesie z miskę dla siebie. Chodź, Bożenka, tutaj mam dla ciebie kwiatuszek. Bożenko, bardzo ci dziękuję za to, że zawsze jesteś i zawsze wspólnie z nami tutaj grasz, jakby w jednym zespole. Dzięki wielkie. Mam dla ciebie kurę, poczekaj, mam dla ciebie kurę. Proszę bardzo. I proszę państwa. Tak, Jeszcze jedna kura została, to tak już umówione, że to ta kura, tak? Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Ślicznie dziękuję. Została mi się kura i to jest fajne. Drodzy państwo, no cóż, życzę wam smacznego, żurek podany, zjedzmy ten żurek. Za chwileczkę, proszę państwa, rozwiążemy konkurs prac wielkanocnych. Przepiękne prace wpłynęły, prac wpłynęło 20. A więc myślę, że to jest sporo. W tym roku były prace naprawdę bardzo wypracowane. To, co, z czego się bardzo cieszę, proszę państwa, to przede wszystkim to, że staracie się jak najbardziej te prace zrobić naturalne. Czyli mało jest już takich rzeczy sztucznych, plastikowych, postawiliście na naturę. I bardzo, bardzo się z tego cieszę. Życzę smacznego. Za chwileczkę powrócimy do konkursu. Mam nadzieję, że żeby państwu smakuje, smakował. Pyszny, prawda? Pyszny. Fachowcy gotowali, żurek pyszny. Drodzy państwo, konkurs wielkanocny, czy też bożonarodzeniowy, robimy już od wielu lat. Świetnie, że tyle osób bierze udział w tym. W zasadzie bardzo często, nie licząc na to, że będą jakieś nagrody, po prostu lubią to robić, robią i wystawa jest przepiękna. Chciałabym tutaj podziękować bardzo tym osobom, które wzięły udział i przyniosły pracę i zaprosić tutaj do siebie. Pani Sabinka Zwierzno niestety nie mogła dojechać, pani Jadwiga Grabowska, pani Jadwiga Raźna, pani Grażynka Prolejewska niestety dzisiaj też nie mogła być. Pani Jola Wojtyga, pani Ewa Pełka, pani Honoratka Wąsowska, pani Henia Królak,
Pani Janina Błaszczowska, Pani Janeczka Wąsowska, Pani Basia Jadwiga, jak to tam woli na pierwszy, to jest pewnie Pani Jadwiga Baran, Pani Wanda Wąsowska, Pani Tereska Kowalska, Pani Stanisława Kruścicka, Pani Barbara Polkowska, Pani Henia Grys. Zapraszam do siebie. Pani Wanda Gropielnicka, Pani Stanisława Abramowska, Pani Honorata Kruścik i Pani Leonarda Raźna. Tak długo to trwało, jak to co najmniej 100 osób udział wzięło. Zapraszam serdecznie. No i oczywiście, drodzy Państwo, poproszę, żebyście ustawił się Panie w takim kółeczku. Chciałam poprosić Pana Burmistrza o wręczenie nagród. Duże brawa. Proszę Państwa, przede wszystkim duże brawa, bo może zrobienie stolika to na pewno jakiś pomysł, ale przede wszystkim troszeczkę czasu trzeba poświęcić, tak? I zrobić. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I mam dla Was takie małe upominki. Proszę bardzo.